Zostałam poproszona o komentarz do lekcji i do metody z punktu widzenia lekarza, bo jestem lekarzem. Na metodę trafiłam, poszukując dla siebie ulgi w bólach kręgosłupa. No to jest doświadczenie wszystkich chyba osób, które siedzą i pracują przy komputerze. Więc czym jest metoda Feldenkraisa z punktu widzenia lekarza? Doszłam do wniosku, że jest to po prostu metoda terapii czuciowo-ruchowej, metoda pracy z ciałem, która traktuje człowieka jako całość psychofizyczną, bo człowiek jest całością. No, nasze ciało jest bardzo skomplikowanym układem, gdzie absolutnie każdy element jest powiązany z innymi elementami. Wszystkie organy wpływają na siebie wzajemnie i są połączone. Nasze i kości, i mięśnie, i stawy, i skóra są połączone siatką połączeń nerwowych i receptorów czuciowych. Jesteśmy naprawdę całością. Oczywiście celem terapii jest uwolnienie od bólu. Jest uruchomienie mięśni, takich grup, o których w ogóle nie wiemy najczęściej, że je mamy. Ta terapia jest połączona z nauką różnych sposobów oddychania, z ćwiczeniem różnych sposobów oddychania, a bardzo ważną częścią są techniki relaksacyjne. Całym clou terapii jest nauczenie się poprzez ruch, jak można czuć swoje ciało i to na różnych poziomach, zarówno zewnątrz, jak i wewnątrz. Chyba wszyscy to czujemy, i ja na pewno nie jestem wyjątkiem, że wyrastając z dzieciństwa gubimy odczuwanie własnego ciała. I tutaj no, dorośli chyba powinni być obwinieni o to, że dzieci przestają w sposób naturalny ufać swojemu ciału, przestają w sposób naturalny je odczuwać, wtedy, kiedy są zawstydzane i ograniczane. No też jest tak często, że sami odcinamy się od własnego ciała, jeżeli mamy jakieś doświadczenia traumatyczne, takiego właśnie zawstydzenia, bólu. Natomiast prawdą jest, że ciało jest przecież jedynym miejscem, w którym możemy żyć, jedynym miejscem danym nam do życia. I dlatego ta terapia jest taka ważna, taka zmieniająca życie. Zawsze na początku lekcji trener mówi o tym, żeby skierować uważność na własne ciało. Mówi, jak, żeby zacząć odczuwać i wnętrze, i zewnętrze swojego ciała. I to jest moje doświadczenie. To pytanie zadałam sobie po raz pierwszy raz w życiu, a na pewno po raz pierwszy od czasu, kiedy moje życie stało się typowo dorosłe. A przecież jest to kluczowe, jak się odczuwa nie tylko swoje usta, rzęsy, które malujemy, ale przede wszystkim wnętrze swojego ciała, brzuch, miednicę, klatkę piersiową. Bo wtedy możemy coś z tym zrobić, szczególnie jeżeli coś nas w tym naszym ciele boli. Uważam, że ćwiczenia oddechowe, a właściwie ćwiczenia oddechowo-ruchowo-czuciowe są kluczowymi ćwiczeniami dla tej metody. I te pytania, jak płynie w tobie oddech, jak oddychasz, jak czujesz ten oddech, są tym, co stanowi o wyjątkowej skuteczności terapeutycznej tej metody. Bo doświadczenie uczy, że ta metoda jest skuteczna i to zarówno
w czasie, kiedy chcemy przez uczestnictwo w ćwiczeniach poprawić po prostu komfort swojego życia, jak w tych przypadkach, kiedy coś się dzieje z naszym zdrowiem, z naszym układem ruchu. Moje doświadczenie, obserwacja uczestników pokazują, że osoby czy po wypadkach, czy dzieci, właściwie ludzie w różnym wieku, którzy no nie zmagają się, ale żyją, po prostu żyją z porażeniem z różnych przyczyn, czy to będzie porażenie dziecięce, czy niedowłady w przypadku różnych chorób, odnoszą znaczącą korzyść ze stosowania tej metody. Tak, no to teraz ćwiczenia, były ćwiczenia, są ćwiczenia, były ćwiczenia. Brałam udział w tych ćwiczeniach, jak żeście widzieli, też byłam i modelem, i uczestniczką, i uczestnikiem tych ćwiczeń. I zastanówmy się teraz, co działo się w naszym ciele w czasie tych ćwiczeń oddechowych. Wszyscy zgodzimy się, że bez oddychania życia nie ma. To jest prawda. I też wiemy, że oddychać można na wiele sposobów. Wiemy, ale nie czujemy. Wiemy, ale nie oddychamy na wiele sposobów. A w czasie tych ćwiczeń żeśmy po prostu poczuli, że można oddychać na wiele sposobów i co te sposoby dają nam i co zmieniają w naszym ciele. I tutaj to posługiwanie się oddechem, to narzędzie, którym jest oddech, nazywam je narzędziem tak z przyzwyczajenia takiego lekarskiego, ale tak naprawdę przecież no, oddech jest tak immanentną naszą częścią, bez niego w ogóle nie egzystujemy, a tak bardzo często go zaniedbujemy. Bo czy my w ogóle zastanawiamy się, jak wpływa na nasze ciało, na nasze życie, to jak oddychamy, jak wpływa wdech, gdzie przecież dostarczamy tlen i ten tlen ma nam odżywić wszystkie komórki naszego ciała, wszystkie nasze narządy. I jak robimy, co za tym idzie, jak robimy wydech, czyli jak pozbywamy się no, dwutlenku węgla, czyli produktów przemiany materii w pewnej mierze. Dwutlenek węgla przecież jest produktem rozpadu różnych związków. Jak oczyszczamy swój organizm, czyli jak odżywiamy, natlenowujemy, jak dajemy mu energię i życie i jak oczyszczamy się w czasie oddychania. Mamy pewne nawyki, to jest oczywiste. W tej metodzie, w tych ćwiczeniach, które właśnie tutaj były zaprezentowane, mamy możliwość skorzystania z tej terapii, żeby próbować wyjść poza swoje nawyki. To jest terapeutyczny walor tej metody. Wyjście poza swoje nawyki, których nie zauważamy, a które nami tak jakby rządzą. Dla mnie takim odkryciem osobistym było odczucie, że należąco rozciąganie klatki piersiowej i jednoczesne napinanie brzucha, czyli uruchomienie tłoczni brzusznej, jest w ogóle jednoczesne, jest w ogóle możliwe. Ale jak to ćwiczenie uruchamia odczuwanie poszczególnych odcinków kręgosłupa? Jak wspomniałam, ja mam też problem. Mój problem to jest kręgosłup. W czasie tych ćwiczeń ja dokładnie poczułam ten odcinek, w którym ten mój problem jest. Mój problem to jest przejście między odcinkiem piersiowym a lędźwiowym kręgosłupa. Tam mam zmiany. Przecież w tych ćwiczeniach celem nie była diagnostyka zmian w obrębie kręgosłupa, a to wyszło niejako przy okazji. Mało tego, te
te fragmenty, prawda, które odezwały się wtedy, no to jest, to było dla mnie zdziwienie. Zdziwienie, zaczęłam się nad tym zastanawiać. No i przywołałam, cóż, no przywołałam anatomię i fizjologię, no bo nic innego ja przywołać nie potrafię, bo takie mam nakładki zawodowe, lekarskie. No i uświadomiłam sobie, że przy takim torze oddychania, jaki właśnie został uruchomiony, napina się wewnętrzne, takie bardzo długie, najdłuższe więzadło kręgosłupa. Tak się nazywa. Najdłuższe więzadło kręgosłupa, które biegnie na całej długości kręgosłupa, od góry do dołu, od szyi do kości ogonowej i łączy trzony kręgów, ale łączy je od strony klatki piersiowej i od jamy brzusznej, czyli od wewnątrz, prawda? Oczywiście razem to się napina, to więzadło, ale razem z przylegającymi mięśniami. A szczególnie radosnym odkryciem było to, że w trakcie powtórek tego ćwiczenia, bo to przecież kilka razy, całe serie są, ten początkowy ból, który odczuwałam w tym odcinku piersiowo-lędźwiowym, on minął. On tak jakby rozpłynął się, stawał się coraz bardziej takim tylko cieniem. Czyli co to oznacza? No, oznacza to, że uelastycznił się cały ten aparat więzadłowo-mięśniowy kręgosłupa i ten odcinek został odciążony. Przypominam, dlaczego to, znaczy oczywiście nie powinnam być zdumiona, a mimo wszystko, bo to jest fizjologia i anatomia, a mimo wszystko jestem, dlatego że nie używamy tych mięśni pomocniczych. No a uwolnienie od bólu jest zawsze chyba najbardziej takim radosnym doświadczeniem i takim ważnym doświadczeniem. Tym bardziej, że przecież mięśnie kręgosłupa nie były ćwiczone tutaj. Po prostu były ćwiczone oddechy. Także wszystkie te ćwiczenia, cała ta metoda jest metodą terapeutyczną, jest metodą, która opiera się na fizjologii i anatomii. Z całą pewnością tyle, że na fizjologii i anatomii, która jest zaniedbana i porzucona. A można ją odgrzewać i przywrócić ciało. Dziękuję.